I to są wszystkie elementy sterowania oraz wskaźniki, jakie znajdują się w tym pojeździe. I teraz przed każdą jazdą, przed każdym ruszeniem, włączeniem się do ruchu, podczas egzaminu i w życiu, kierowca autobusu powinien się upewnić, czy wszystko jest w porządku. Ale uwaga, kierowca przewozi osoby, więc pierwsze, co ma zrobić, ma popatrzeć się w lusterko wewnętrzne, obrócić się na żywca, popatrzeć w przestrzeń pasażerską i teraz popatrzeć się w prawe lusterko, czy drzwi są pozamykane. Jeżeli mamy sprawę pasażerów ładunku załatwioną, wtedy może popatrzeć w lewe i w prawe lusterko, żeby przygotować się do jazdy. Czyli najpierw załatwiamy sprawę pasażerów, a później załatwiamy sprawę bezpieczeństwa wokół samochodu. Cyk.